Program samorządowy starostwa. Dzień dobry. Gości nas pan starosta Krzysztof Lis. Dzień dobry panie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, zacznijmy od takiej informacji, która na pewno cieszy. Chodzi mi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Terytorialne, czyli co? Możemy się spodziewać ogromnego napływu inwestycji? Może nie aż tak ogromnego, jakby tutaj każdy sobie liczył. Ja przypomnę tylko, że w województwie zachodniopomorskim ten Europejski Fundusz Wsparcia to jest około 1 600 000 000 euro. I teraz w poprzednim budżetowaniu były kontrakty samorządowe i dwa ZIT-y. ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki i ZIT Szczeciński. W tej chwili marszałek województwa po konsultacjach z samorządami zaproponował, żeby w województwie zachodniopomorskim było 12 ZIT-ów. No i między innymi ci, którzy kiedyś mieli kontrakty samorządowe, będą w tej chwili działać w zasadzie, jeżeli chodzi o ZIT-y. Te ZIT-y muszą się zorganizować. Myśmy mieli wczoraj spotkanie wszystkich wójtów, burmistrzów i starosty w Urzędzie Miasta i podpisaliśmy porozumienie o szczecineckim ZIT-ie. Liderem tego szczecineckiego ZIT-u jest miasto Szczecin, ponieważ też był liderem w kontrakcie samorządowym i tak to zostało przyjęte przez marszałka województwa. I teraz te środki finansowe w wysokości z tych 1 600 000 000 euro, w wysokości 300 milionów euro zostały wydzielone z tego budżetu i przeznaczone na tych 12 ZIT-ów. Marszałek zastosował tam mechanizm dotyczący przeliczenia na jednego mieszkańca w poszczególnym tym ZIT-cie. My mamy o tyle dobrze, że nasz ZIT obejmuje cały powiat szczecinecki. Ale jest więcej się do niego nie dołącza? Nikt się nie dołącza, a są ZIT-y, które mają, tak jak powiedziałem, Koszalin, Białogard, Kołobrzeg, czy taki ZIT Drawsko, Świdwin, Łobez, czy jeszcze inne. I na ten szczecinecki ZIT mamy 15 789 tysięcy złotych. To tak jakbyśmy przeliczyli przez 4,6, to jest około 72 milionów złotych do realizacji w tym budżecie 2021-2027. W związku z tym, że mamy 2023, no to jest na 4 lata, w jaki sposób musimy spróbować przygotować strategię. I w ramach tego, co jest związane z wszystkimi naszymi gminami, samorządem powiatowym, wypracować takie działania, takie mechanizmy, takie narzędzia, w którym spróbujemy te środki finansowe zagospodarować. One są jeszcze podzielone na obszary. To nie jest tak, żebyśmy powiedzieli, zrobimy, nie wiem, 70 km ścieżek rowerowych i zrobimy z tych pieniędzy tylko ścieżki rowerowe. Nie. One są podzielone na takie trzy obszary. W tych obszarach są jeszcze poszczególne cele szczegółowe i wtedy oczywiście podział tych środków finansowych będzie niesamowitym jakimś, musi być niesamowitą wolą wszystkich nas, jeżeli chodzi o samorządy gminy, samorząd powiatowy, abyśmy po pierwsze wypełnili cele, abyśmy mogli realizować te zadania stosownie do potrzeb marszałka województwa, czyli w każdym roku jakąś część i abyśmy również spróbowali wypracować, co wcale nie będzie łatwe, w tym naszym ZIT-cie, czyli wszystkie gminy, samorząd powiatowy pod egidą lidera, jakim jest miasto Szczecinek, albo inwestycje, które będą nas wspólnie łączyć. Co to może nas łączyć? No powiedzmy wspomniane jakieś ścieżki rowerowe. Drogi. To mogą być też, myślimy o obszarach dotyczących oszczędności energii, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic. Część przecież takich zadań lamp LED-owych zostało zrobionych. To mogą być na przykład mariny, gdzie już mamy wstępne ankiety, które zostały skierowane do lidera i tam każdy mówi o jakichś potencjalnych swoich inwestycjach. Czy to mariny, czy to przystanie kajakowe, czy przystanie wędkarskie, które by jakby pozwoliły na wykorzystanie tych walorów przyrodniczych jezior na terenie naszego powiatu szczecineckiego i wszystkich gmin. I być może później jeszcze ileś tam zadań, które moglibyśmy zrealizować w ramach tych środków finansowych, czyli tych 72 milionów. Wstępne ankiety, które zostały przygotowane, które wczoraj zostały przedstawione i na które żeśmy tam w jakiś sposób próbowali analizować, zakładają, że myśmy jako samorządy wszystkie zgłosiliśmy
zgłosili zadań na 184 miliony. Tak? No proszę zwrócić uwagę. 72, a 184. Trochę to zweryfikujemy. Ustaliliśmy, że mamy dokonać takiej trochę samooceny tych zadań. Być może niektóre są zawyżone. Zobaczymy, w jaki sposób można zbliżyć te stanowiska. Ale podstawą to będzie współpraca, współdziałanie i rozumienie, że warto by było zrobić pewne przedsięwzięcia, które by nas łączyły, bo sam nazwa mówi zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli one muszą łączyć, a nie może być tak, że każdy sobie coś akurat. I to jest zadanie na te najbliższe 4 lata. Mam nadzieję, ufam, że uda nam się w tym zakresie wykorzystać te pieniądze, ponieważ my nie będziemy musieli występować w formie konkursów i naborów do marszałka województwa, a to już są przydzielone nam środki finansowe. Tak, ale tu będziecie musieli dojść do porozumienia wewnątrz tego ZIT-u. Każda gmina ma swój interes, nie czarujmy się. I każda pliszka swój ogon chwali i tak samo będzie tutaj, czyli będą dyskusje. Tak, oczywiście. I dlatego wspomniałem o tym, że nam będzie trochę łatwiej, bo jesteśmy w jednym powiecie i jest powiedzmy no, 7 beneficjentów, tak? Bo 6 gmin plus powiat. No ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład jest taka, co powiedziałem, powiat drawski, świdwiński, łobeski, czyli już 3 powiaty, pewnie z 18 gmin i będzie i tam o wiele trudniej się porozumieć. Ja wczoraj wielokrotnie na tym naszym spotkaniu przed podpisaniem porozumienia podkreślałem potrzebę rozmów, dyskusji i wypracowania narzędzi do tej współpracy. Na początku nie powinniśmy rozmawiać o poszczególnych projektach, dlatego że projekty są już jakby taką końcowym etapem do dogadywania się. Na początku, jeżeli wypracujemy narzędzia, procedury, mechanizmy do stworzenia późniejszego wsparcia finansowego, w jaki sposób odstąpimy też od swoich przedsięwzięć, które trochę wirtualnie zapisaliśmy. Zobaczymy, czy my będziemy mieli zabezpieczenie środków finansowych własnych, bo też poprosiliśmy o to, żeby zbadać jeszcze, czy tam będzie dofinansowanie do poszczególnych zadań 85, 50, 75%. Bo jeżeli będzie 50 do 50, to mimo, że mam unijne, to muszę 50% zabezpieczyć własne. Czy mamy przygotowane dokumentacje techniczne, czy mamy, a jak nie mamy dokumentacji, to czy mamy PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy, i wtedy dopiero będziemy mieli jakby punkt wyjścia do tego, aby się dogadywać. Myśmy wczoraj to sobie pewne rzeczy ustalili. Jest powołana grupa robocza, jest powołana grupa gospodarczo-społeczna i wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta wchodzą w skład komitetu sterującego, a przewodniczy temu komitetowi lider, czyli pan burmistrz Daniel Rak. Tam głosowanie w komitecie odbywają się zwykłą większością, więc my będziemy musieli albo się przegłosowywać, ale nikt tego nie chce, więc będziemy musieli się dogadywać i taka jest wola wszystkich. I oby to się udało, bo to jest bardzo fajna inicjatywa i dobre pieniądze przede wszystkim. Bezkonkursowe, to jest ważne. No nie trzeba z nikim się o te pieniądze rywalizować. I tutaj jest istotne, że to jest te 72 miliony, które jest nam już przypisane dzisiaj. Początek roku, mamy rok 2023. Jak co roku o tej porze mamy ranking perspektyw, czyli jak wypadają nasze szkoły na tle innych, na tle całego kraju. Gdy tak czytałem ten ranking, to powiem szczerze, że spodziewałem się trochę lepszego wyniku. I tak i nie, bo można po różnie powiedzieć rankingi. I rankingi mają to do siebie, że raz się jest lepszym, raz się jest gorszym. Tak? Bo jeżeli spojrzymy na narzędzia, które się używa w tym rankingu, to przynajmniej chyba tam jest, dwa przynajmniej znam. Pierwsze to jest to, jeżeli chodzi o matury, tak, zdawalność matur. Drugie to jest to, czy w danej szkole uczniowie osiągali wyniki w olimpiadach, czy byli laureatami, finalistami, czy coś. A trzecie nie pamiętam, jeszcze tam jakiś następny mechanizm był. I teraz, biorąc pod uwagę to ja, i teraz odnosimy się do naszych szkół, jeżeli chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące, to ono jest na 13 miejscu. Ale ja tak sobie zobaczyłem, na 15 tych szkół na liście, mówię o województwie zachodniopomorskim, w tych 15 8 jest ze Szczecina, 3 jest chyba z Koszalina, 2 ze Szczecinka, bo jest jeszcze Społeczne Towarzystwo Oświatowe na dziesiątym miejscu. Chyba 2 z Kołobrzegu, 1 z Starogardu, 1 ze Świnoujścia. Więc to wcale nie jest źle. No, Szczecin jako duża aglomeracja. Więc patrzmy na to w taki sposób. To po pierwsze. Po drugie, ten ranking oczywiście jest pewną oceną szkoły, która
wyborze tej szkoły przez ucznia jest pewnie jednym z elementów. Mówię, aha, idę do tej szkoły, bo ona jest wysoko w rankingu. Ale oprócz tego idę do tej szkoły, bo tam mają świetne i dobre profile. Idę do tej szkoły, bo ona ma dobrą bazę. Idę do tej szkoły, bo ma, jeżeli jest to techniczna, czy jakieś, to ma dobre pracownie. Idę do tej szkoły, bo ma zabezpieczone, powiedzmy, internaty albo bursy na wysokim poziomie. I teraz jak już tak patrzę, no to mówię tak. Pierwsze liceum ogólnokształcące, zdawalność matur 96,6% w poprzednim roku szkolnym. Ilość uczniów, bo to też jest ważne, mówimy z szacunkiem dla STO. STO jest na 10. miejscu. Ale my w roku ubiegłym mieliśmy 149 maturzystów. My w tym roku szkolnym 2022-2023 mieliśmy nabór sześciu klas pierwszych do szkoły. Więc oceniając to, musimy również wziąć to pod uwagę. W naszych szkołach powiatowych 28% uczniów jest spoza powiatu szczecineckiego. No pytanie, dlaczego do nas przychodzą się kształcić? Bo my mamy dobre warunki, bo mamy dobrą ofertę edukacyjną, mamy świetnych nauczycieli, bo nasze szkoły też są w rankingu. W szkołach powiatu szczecineckiego uczy się 3600 uczniów. To jest armia ludzi, to jest miasteczko takie, tak? W naszych szkołach tyle się uczniów uczy i ja jakby patrzę na to w taki sposób. Więc składowych dotyczących tego, co jest związane z tym rankingiem, jest wiele. Fajnie, że mówimy, że my jesteśmy w czubie. Wolę być w czubie w systemie ciągłym, spadać o jedno, dwa miejsce, niż dzisiaj być na 13. miejscu, za rok na 100. albo na 90. No bo to wtedy już jest no tak całkiem inaczej. Jeżeli chodzi, to mówię ogólnie, jeżeli chodzi o szkoły techniczne, to nie jest źle. To nie jest źle, dlatego że tak, KEN od lat jest w tej 10. i w tym roku jest na technikum zawodowe, jest na 9. miejscu. Jest tam też, o ile pamiętam, technikum zawodowe z Białego Boru i technikum zespołu szkół technicznych. Więc tu biorąc pod uwagę również pewne takie ocenne rzeczy, jeżeli chodzi o ten ranking, to też trzeba wziąć pod uwagę, że często uczniowie techników słabiej zdają matury. Ale nie przez to, że słabiej zdają, tylko że oni kończą swoją edukację na poziomie technika, bo on dobrze przygotowany do zawodu idzie do pracy. Tak? I dla nas ważne jest, żebyśmy my stworzyli mu kapitalne warunki w tych najnowoczesnych pracowniach, żeby one nie odbiegały niczym od tych pracowni, które są, czy tych, nie wiem, warsztatów samochodowych, stolarni innych od przedsiębiorców, bo my ich uczymy na tych samych narzędziach, a często nawet lepszych. Więc do tego dążymy, po to u nas takie nakłady na oświatę. Ja cieszę się ogromnie, że z roku na rok podwyższamy ten standard. A dla mnie oceną wybory właśnie naszej szkoły to jest to, że w roku, właśnie tym roku szkolnym, to co wspomniałem, żadna z naszych szkół nie obniżyła ilości naboru, żadna nie utrzymała poziomu z roku minionego, a każda zwiększyła większy nabór. No skąd ci uczniowie się wzięli? Tak, trochę było tego takiego podwójnego rocznika, ale mimo wszystko wybierają nasze szkoły. Ten ranking nam pomaga, ale nie podchodzimy do tego w taki sposób, że ranking to jest jedyna ocenna jakby informacja dotycząca szkoły, bo składowych w mojej opinii jest bardzo wiele. Zawsze tą oceną to jest nabór, ile osób przychodzi do szkoły, ile osób kończy tą szkołę. To jest po prostu chyba najważniejsza ocena, najważniejsze kryterium. My też odpowiadamy uczniom na zapotrzebowanie na kierunki, ale też proszę zwrócić uwagę, infrastruktura edukacyjna. No, za chwilę będziemy oddawać nowoczesną halę widowiskowo-sportową przy KEN-ie. Buduje się hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Technicznych. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, bo czas szybko biegnie, przebudowaliśmy halę przy Zespole Szkół nr 2, wybudowaliśmy nowe boisko, wybudowaliśmy boisko do ręcznej, do piłki plażowej. Zespół Szkół nr 7 Biały Bór, przebudowana hala, zrobione nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, tor do biegania, stadion lekkoatletyczny. Za chwilę rozpoczniemy proces inwestycyjny związany z budową całorocznego boiska do piłki nożnej na Świątkach i też obiekt Centrum Pobytowe Sportowców. O, i młodzież to widzi. Młodzież wie, że w tych warunkach tu ciągle coś się dzieje, nie ma stagnacji. W zeszłym roku wyposażyliśmy każdą szkołę w nowoczesną pracownię komputerową z oprogramowaniem. Dodatkowe środki finansowe na to poszły. W tym roku w budżecie przewidzieliśmy, nie pamiętam, 1 200 000 złotych na remonty, na doposażenie, na zakup sprzętu diagnostycznego. Uczeń to widzi, uczeń to wie, jest jakiś przekaz i z przyjemnością wybiera nasze szkoły i z tego musimy się cieszyć ogromnie. Tak, to widzimy
Zespole Szkół Technicznych, czy teraz na Świątkach, gdzie powstał ten nowy kierunek leśny, gdzie będą te nowe warsztaty weterynaryjne. Więc to wszystko no, ma wpływ na to. No, a ten ranking to należy jak traktować Pana zdaniem? Czy to jest tylko taki poglądowy, że no coś tam się dzieje, czy po prostu podchodzimy do niego tak rygorystycznie i ostro? Nie, ja myślę, że on jest jakimś pewnym punktem odniesienia, w którym miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. Tak jak Quo Vadis akurat, tak? Dokąd zmierzamy, co jest, może być naszym celem. Na pewno warto jest, aby młodzież zachęcać do rywalizacji. A ranking jest pewną formą rywalizacji. Jednym z elementów tej rywalizacji to jest też udział, szczególnie w tych olimpiadach i tutaj na pewno... Ale ten udział w olimpiadach to jest taki dość iluzoryczny, no bo przecież nie w każdej szkole są geniusze. No, no tak, i dlatego widzi pan. To powiedziałem, raz się jest na 10 miejscu, raz na 15. No to bardziej nie, zawalność matur. Czasami zdarzają nam się wybitne talenta, jeżeli chodzi o uczniów. Tak? I ci uczniowie, niech takich 2, 3, 5 w danym roku się zdarzy, to oni będą ten bębenek podbijać bardzo wysoko i za chwilę może się stać, że dzięki... A w następnym roku nie będzie nikogo. Tak, a w następnym roku nie będzie nikogo. Aczkolwiek ja kiedyś na początku mojej pracy w samorządzie byśmy wyjeżdżali na takie nauki do Szwecji. No i też byliśmy właśnie śledząc, jak jest tam zorganizowane kształcenie średnie, nie? I między innymi pytałem tych kolegów naszych samorządowców ze Szwecji, a jak u was jest z rankingami i jak u was jest z udziałem młodzieży w olimpiadach? I on nawet nie potrafił zrozumieć mojego pytania. No więc ja tam rozszerzyłem, jakie olimpiady, jak to robi, ale szanowny mówi kolego, to powoduje u młodzieży stres, dlatego że ty pokazujesz, że jeden jest dobry, a drugi jest bardzo dobry albo słabszy. A młodzież trzeba wychowywać, że wszyscy są równi i oni mają szansę edukacji w zależności od tego, jakie mają talenta, bo jeden może być dobry w tym, ale drugi może być słabszy w tym, ale lepszy w innym. Więc jakby sposób myślenia, ja wtedy zastanawiam się, choroba, o czym on mówi, ale dzisiaj my dochodzimy do podobnych rozwiązań. My chcemy jakby kształcić i edukować, uczyć, nie nauczać młodzież w innym systemie, tak? No my nadal mamy jeszcze tą taką naszą chyba ciążącą z lat minionych formułę, że młodzież musi wszystko się na pamięć uczyć. A dzisiaj nie ma potrzeby uczenia się na pamięć. Młodzież musi wiedzieć, gdzie znaleźć tą informację, jak dotrzeć do określonego programu w internecie, do wiedzy. A proszę zwrócić uwagę, że może być tak, że uczeń nie będzie wiedział, ile jest 8 razy 8, bo to mu wcale nie będzie potrzebne. A my to jeszcze według starego systemu znamy tabliczkę mnożenia bardzo daleko. Więc sztuką jest znajdowanie nowego systemu kształcenia, stwarzanie warunków, żeby on wiedział, że jest urządzenie, o, to co mamy w Zespole Szkół Technicznych, obrabiarki CNC. Jak zaprogramować tą obrabiarkę, tak? I jak to wykorzystać w sensie tych nośników, które dzisiaj są, a nie tam jak obliczyć pewne dane, bo te dane wrzuca tylko określony system, tak jak, nie wiem, w systemie Excel, zna wzór i on te informacje ma już, teraz, zaraz akurat. On nie musi tego liczyć na pierwszą. I myślę, że na tym to wszystko polega też. No i chyba tą drogą warto pójść. Dziś kończymy. Był to program samorządowy Starostwa. Gościł nas pan starosta. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo.